Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj podyskutujemy o tym, jak interpretować Stary Testament. Zapraszam. Na kanale Everyday Hero ukazały się dwa materiały. Jeden pod tytułem Jak interpretować Stary Testament, drugi Czy Bóg jest przeciwnikiem aborcji. Oba materiały poruszają temat Starego Testamentu. Jeden bardziej właśnie w kontekście aborcji, drugi ogólnie jak należy interpretować teksty Starego Testamentu. Główny przekaz autora jest taki, że Stary Testament raczej sugeruje, że jego autorem są niedoskonali moralnie ludzie, niż że autorem jest doskonały moralnie byt. I wywiązała się tam pewna polemika z jednej strony z Szymonem z kanału Szymon Mówi, z drugiej strony z polskim inkwizytorem. Podlinkuję wszystkie te materiały, jakby każdy jest wart obejrzenia, jednak wydaje mi się, że jest kilka rzeczy, które koniecznie trzeba dopowiedzieć. A więc, jeśli mówimy o Starym Testamencie, to absolutnie fundamentalne jest, abyśmy wiedzieli, że Stary Testament jest faktycznie objawiony przez Boga. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest jednak objawiony dla ludzi tamtych czasów, a więc on jest w pierwszej linii skierowany do Izraelitów, którzy żyli w tamtych czasach, kiedy te słowa są do nich kierowane, a więc do dosyć prymitywnych jeszcze ludzi. A więc z jednej strony tak, to jest akcja Boga i ta odpowiedzialność za to, co jest zapisane w Starym Testamencie, jest jak najbardziej po stronie Pana Boga. Z drugiej strony jednak ten tekst jest pisany konkretnie do tych ludzi, a więc ludzi żyjących w pewnym konkretnym czasie z pewnymi konkretnymi uwarunkowaniami. I zasadniczo chodziło o to, żeby chwycić tych ludzi tam, gdzie są, a byli dosyć nisko, i podnosić ich coraz wyżej. A więc praca wychowawcza nie polega na tym, żeby od razu człowieka zarzucić jakimiś bardzo wysokimi wymaganiami, ale na tym, aby powoli prowadzić do doskonałości, do po prostu coraz wyższego poziomu moralnego. I to, że my dzisiaj możemy dyskutować o tym właśnie, dlaczego przepisy Starego Testamentu są czasami okrutne, a dlaczego nie, to dlatego, że jesteśmy produktem tej pracy wychowawczej, dlatego, że Pan Bóg wtedy zaczął tą pracę wychowawczą i powoli prowadził dalej, dlatego my dzisiaj, po już tysiącach lat tej pracy wychowawczej, tej Bożej pracy wychowawczej, jesteśmy w stanie jakby spojrzeć też krytycznie na to, co było wcześniej, że faktycznie były tam pewne niedoskonałości. I tutaj ja będę starał się właśnie wykazać, że to, co tam mamy, to jest pewien początek pracy wychowawczej, gdzie Pan Bóg zaczyna od najważniejszych rzeczy i wcale jeszcze nie prowadząc do szczytu oczywiście, bo ten szczyt to jest przede wszystkim już później nauczanie Pana Jezusa, no i ono później działa na ludzi, wydając łacińską, katolicką cywilizację i tak dalej, i tak dalej. Natomiast szczyt jest przyniesiony przez Pana Jezusa i ten szczyt nauczania później się realizuje w działalności, powiedzmy, czy w życiu cywilizacji łacińskiej, ale to jest jakby temat zupełnie inny. Zaczynając od razu od pewnych przykładów, które autor przytacza. Na przykład ta gorzka woda, którą autor się tak bardzo bulwersuje, uważając, że jest to taki sąd Boży, czyli jest zapisane, że gdy mąż podejrzewa żonę o zdradę, powinien ją przeprowadzić do kapłana, on poda jej wodę, która nie jest żadną trucizną, tak? Woda zmieszana z pyłem ze świątyni, którą ta kobieta powinna wypić i nad tą wodą są wypowiadane, jest wypowiadana modlitwa, czy też przekleństwo na zasadzie, że jeśli jest winna, to niech cierpi taką i taką karę. I tutaj dopuszcza się moim zdaniem autor pewnej manipulacji, łącząc to z sądami bożymi, gdzie w antyku, powiedzmy tak, inne ludy poddawały ludzi jakiejś takiej zupełnie niemoralnej próbie. Tutaj ta woda nie miała prawa na poziomie takim fizykalnym zrobić coś złego. A więc o co chodziło. Było na pewno wielu ludzi w tym czasie, którzy
pewnie w wielu przypadkach niesłusznie podejrzewali swoją żonę o zdradę. I z racji, że byli to prymitywni ludzie, pewnie nierzadko dochodziło do jakichś samosądów, być może nawet do zabójstw takiej kobiety. No i to był taki prosty środek z wykorzystaniem religii do tego, żeby uchronić takie kobiety przed takimi samosądami. Mąż, gdy był wściekły, miał obowiązek tak, postąpić w ten sposób, a nie mógł po prostu bić swojej żony, czy też zabić swojej żony za to, że ją podejrzewał. I o to w tym chodzi. A dla autora to nagle jest właśnie jakiś tutaj taki sąd Boży, straszna rzecz, jak tak można, tylko właśnie tutaj podejrzewając kobiety. No trzeba właśnie sobie uświadomić, w jakim jesteśmy momencie, jak najprawdopodobniej postąpiłby taki Izraelita bez tego i co Pan Bóg przez to osiągnął. Więc osiągnął przez to mniejszą liczbę samosądów i nie ma w tego rodzaju sądzie Bożym niczego niemoralnego. Tak? To znaczy, żeby ta woda faktycznie zaszkodziła, musiałoby dojść do faktycznie jakiejś Bożej interwencji. A więc cel jest bez wątpienia słuszny, środek jest bez wątpienia słuszny i jest to bez wątpienia krok naprzód. Inny przykład to przykład, który już mamy jakby przytoczony przez samego Pana Jezusa, jeśli chodzi o rozwody. Pan Jezus mówi jasno, że rozwody zostały dopuszczone w Starym Testamencie ze względu na zatwardziałość waszych serc. I o co chodzi? Nie odchodzi, że Pan Bóg teraz popiera to, że można, mężczyzna może odpuścić swoją żonę. Nie. Chodziło o to, że Izraelici najprawdopodobniej stali na tak niskim poziomie cywilizacyjnym i nie wyróżniali się tutaj negatywnie. To po prostu ten poziom, gdy zaczyna się Stary Testament, można powiedzieć, że degradacja ludzkości jest bardzo, bardzo, postąpiła bardzo daleko. Więc najprawdopodobniej, gdyby nie było tej możliwości listu rozwodowego, to po prostu Izraelici mordowaliby swoje żony, jeśli chcieliby wziąć kolejną, czy odpuścić tą żonę, to znaczy najprawdopodobniej to był problem, czyli żonobójstwo najprawdopodobniej było problemem, z którym trzeba było walczyć i dlatego można było, czy Pan Bóg dopuścił, to zaakceptował tą możliwość rozwodu do czasu, jak Pan Jezus mówi, ale od początku tak nie było. Ze względu na zatwardziałość waszych serc Pan Bóg wam na to pozwolił, ale od początku tak nie było, bo od początku Pan Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. A więc był to sposób na pewne, no, tak, uporządkowanie tej sprawy i uchronienie tej barbarzyńskiej ludności przed gorszymi grzechami. Środek tutaj, czyli dopuszczenie tych rozwodów, na pewno jest środkiem, który nie jest optymalny, ale jednak nie jest to też środek, który byłby bezpośrednio przeciwko tym podstawowym prawom naturalnym, chociaż zwraca się on w jakiś sposób przeciwko prawu naturalnemu, przeciwko temu prawu małżeńskiemu. Jest to taki przykład bardzo daleko idącego pozwolenia, jednak jest to jak najbardziej krok naprzód. Inny przykład z przyzwoitością publiczną. Tutaj też autor gorszy się tym, jak to tak może być, że kobieta, która w nieprzyzwoity sposób, niechcący dotknęła mężczyzny, że ona ma mieć uciętą rękę. Znowu, najprawdopodobniej praktyka była zupełnie inna i dużo, dużo gorsza. Autor wychodzi tutaj z takiego zupełnie anachronicznego przekonania, że ludzie to byli wtedy tacy łagodni, oni chcieliby nic nikomu nie robić. Nie, no, ludzie byli okrutni. Jakby patrząc na to środowisko, na kultury tego okresu, wiemy, że ludzie byli straszliwie okrutni. Tak? I praktyki wszelkie były, powiedzmy, no, dużo bardziej okrutne niż te, które później nam przekazuje Stary Testament. A więc najprawdopodobniej nie mam w tej chwili żadnych dowodów na to. Natomiast patrząc właśnie na stan moralny tego społeczeństwa, na te praktyki, które są opisane, czy w Starym Testamencie, czy w innych źródłach, które traktują po prostu o tych antycznych cywilizacjach, którymi też Izraelici byli otoczeni, najprawdopodobniej
ogarnąłby kobietę znacznie surowiej i najprawdopodobniej jest to sposób na to, żeby właśnie uchronić przed jeszcze bardziej surowymi karami niż te, które były powszechnie praktykowane. To bez wątpienia, to znaczy jestem jak najbardziej w stanie w to uwierzyć, że Izraelici po prostu zabiliby taką kobietę. Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe i że Pan Bóg tutaj ingeruje właśnie po to, żeby postawić pewne granice. I więc bez wątpienia są tutaj pewne anachronizmy. To znaczy, autor to dosłownie mówi, że ci ludzie, pewnie pierwszy ich odruch to był taki odruch współczucia i taki humanitarny odruch, a później prawo Boże zmuszało ich do postąpienia niesłusznie. No to jest moim zdaniem straszliwy błąd, ten fundamentalny błąd. Jeśli spojrzymy na tych ludzi w jakichkolwiek źródłach, no to widzimy ludzi okrutnych, barbarzyńskich, którzy raczej nie cofają się przed niczym, a nie ludzi, którzy właśnie humanitarnie by się zastanawiali, jak tutaj jeszcze łagodnie nie podejść do człowieka. I tylko Pan Bóg w Starym Testamencie im dał takie okrutne przepisy. Nie, oni byli okrutni, bezwzględni i przepisy Starego Testamentu stawiają temu pewne granice. Z naszego punktu widzenia, po tysiącach lat pracy wychowawczej, właśnie ze strony Pana Boga, te granice i tak są jeszcze okrutne, ale my jesteśmy właśnie już raczej na końcu tej pracy wychowawczej, dlatego jest naturalne, że patrząc na jej początki, wydają nam się one jeszcze stosunkowo okrutne. Natomiast nie możemy zakładać, że ci ludzie mieli takie same humanitarne odruchy jak my. To jest straszliwy błąd, moim zdaniem, czy fundamentalny błąd. Jako inny przykład takich okrutnych, niepotrzebnych przepisów przytacza autor nieczystość rytualną, chociażby nieczystość kobiet związana z prostymi czynnościami fizjologicznymi. Skąd, jak to, dlaczego takie prześladowanie kobiet? Znowu, zupełne niezrozumienie epoki. Przepisy o nieczystości rytualnej zwykle miały za zadanie kogoś lub coś chronić. I przepisy właśnie w sprawie nieczystości były najprawdopodobniej po prostu po to, żeby uchronić kobiety przed zmuszaniem ich do współżycia w czasie okresu. Po prostu o to chodziło. Chodziło bez wątpienia o pewną ochronę. I takim właśnie dzikim barbarzyńcom trzeba było to uczyć, ich trzeba było właśnie w ten sposób powiedzieć, że tak, oto Bóg przemawia z gromu i błyskawicy i zakazuje, i wtedy ten człowiek jest nieczysty w takiej i w takiej sytuacji, oczyścić się musi wtedy i wtedy, tak i tak. I były to przepisy często higieniczne, często właśnie na zasadzie pewnej zdrowotności, a często po prostu chroniące na przykład właśnie kobiety. Nie było to prześladowanie, a była to raczej ochrona właśnie chociażby przed tym, żeby nie zmuszać kobiet do współżycia wtedy, kiedy one współżyć nie powinny, kiedy to też wcale no, dla nich jest raczej straszne niż przyjemne. Pojawia się tam również zarzut a propos niewolnictwa, że ostatni zwolennicy niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych powoływali się na Pismo Święte. Znowu, byli to protestanci, którzy po prostu interpretują Pismo Święte zawsze jak chcą. Sam autor zwraca na to uwagę, że przeciwnicy niewolnictwa również powoływali się na Pismo Święte. Znowu, to nie Pismo Święte stworzyło Kościół, tylko Kościół stworzył Pismo Święte, więc Kościół interpretuje Pismo Święte, wykłada Pismo Święte i Kościół od samego początku najpierw starał się jak nie mógł znieść niewolnictwa, starał się je uczynić tak bardzo humanitarnym, jak to możliwe. Jak tylko urósł w siłę, żeby walczyć z niewolnictwem, tam, gdzie tylko urósł w siłę, tam walczył z tym niewolnictwem, aby je znieść. Tak? I tu znowu, Kościół katolicki stworzył Pismo Święte. To apostołowie jako początki hierarchii, oni stworzyli Pismo Święte, to Kościół określił, co należy do Pisma Świętego, co nie należy do Pisma Świętego, to hierarchia Kościoła określiła, co należy do Pisma Świętego, a co nie należy do Pisma Świętego i to Kościół je interpretuje i to, że właśnie jacyś protestanci, którzy każdy interpretuje sobie Pismo Święte po swojemu, to, że oni mają jakieś tam poglądy, to z mojego punktu widzenia nie jest w żaden sposób miarodajne co do tego, co tam jest w Piśmie Świętym zawarte. A więc
przepisy Starego Testamentu jak najbardziej przyczyniły się do rozwoju moralnego i jak najbardziej one są krokiem w przód. To wystarczy właśnie, trzeba patrzeć na to, jak bardzo barbarzyński był to naród i jak Pan Bóg chwyta ten naród tam, gdzie jest, próbuje go podnosić coraz wyżej, stawiając ograniczenia, które z naszego punktu widzenia idealne nie są. Natomiast patrząc, jacy oni byli wcześniej, widzimy, że mimo wszystko jest to krok naprzód. I moim zdaniem autor wykazuje się tutaj jakby wielkim niezrozumieniem tego, chociażby nieczystość rytualna, czy ta woda gorzka, gdzie ewidentnie to jest stworzone właśnie dla ochrony kobiet. Tak? Stary Testament też jest zadziwiająco już chroni kobiety, jak na właśnie tamte czasy. Chociażby kobieta, która zostaje zgwałcona poza miastem, tak, czyli tam, gdzie nie mogła wołać o pomoc, jest od razu z automatu uniewinniona, nie ponosi żadnej kary. Mężczyzna zostaje skazany na śmierć. Tak? A to nam się wydaje zupełnie oczywiste, jak mogłoby być inaczej. No, mogłoby być inaczej, było inaczej i muzułmanów to dzisiaj jest inaczej, tak? I to jak najbardziej mogłoby być inaczej, i było inaczej, i jest inaczej jeszcze u niektórych ludów. Także jak najbardziej to jest krok naprzód. Jeśli chodzi o aborcję, autor zwraca tam uwagę, że ani razu nie zostaje ona wspomniana w Piśmie Świętym, a są wspomniane jakieś zupełnie niepotrzebne przepisy. Znowu, to co nam się wydaje niepotrzebne, niekoniecznie takie niepotrzebne musi być. Znowu mam wrażenie, że są przedstawione tutaj też te przepisy w sposób nierzetelny. Jak bić niewolnika, aby uniknąć kary, tak to autor opisuje. Nie, tam jest opisane, że jeśli śmierć niewolnika jest ewidentnie wynikiem właśnie jakiegoś ciosu pana, to on ma ponieść karę. I to jest zdecydowanie krok naprzód, znowu nieoczywisty i do dzisiaj w niektórych cywilizacjach. I dla Żydów wtedy też na pewno nie było to oczywiste. Natomiast jeśli śmierć nie jest ewidentnie wynikiem tego pobicia, to tej kary może ten pan uniknąć. To są zapisy, to bynajmniej nie jest rada, jak uniknąć kary, tylko to jest raczej wprowadzenie tej kary. Tak? No, jeśli to jest ewidentne, że śmierć jest wynikiem pobicia, no to musi zostać ukarany. I to jest zdecydowanie krok naprzód. A więc aborcja ani razu nie zostaje wspomniana. Tak, nie zostaje wspomniana. Czy można było wspomnieć? Można było. Dlaczego nie zostało? Być może dlatego, że nie było to jakimś wielkim tematem. Pomimo tego, że był to lud barbarzyński, mimo wszystko rodziny były postrzegane jako najwyższe dobro i przeważnie ludzie chcieli mieć jak najwięcej dzieci. Tak? To dziecko było wielkim dobrodziejstwem, to dziecko pracowało, to dziecko później sprawiało, że człowiek osiągał pewien status społeczny. Widzimy w Starym Testamencie, że kobiety chcą mieć jak najwięcej dzieci, że jest to przyczyną ich dumy, chwały i tak dalej. Być może nie było to potrzebne, żeby nie był to jakiś aktualny grzech, często się zdarzający grzech, świadoma i dobrowolna aborcja i dlatego nie zostało to nazwane. Natomiast pojawia się to poronienie spowodowane bójką, o którym autor tak się rozwodzi, czyli przypadkiem spowodowane poronienie i tam jest wymienione, że ten mężczyzna, który to kwestia bójki dwóch mężczyzn i kobieta, która jakoś tam próbuje ich rozdzielić i zostaje spowodowane wtedy poronienie i ten mężczyzna musi zapłacić za tą szkodę, którą wyrządził. Tutaj też autor się oburza, jak to właśnie, przecież to życie jest święte według katolików i tak dalej, i tak dalej. Znowu, jesteśmy na początku drogi. Pan Bóg bynajmniej nie musiał i nie mógł wtedy powiedzieć wszystkiego od razu. Jeśli nie był to temat, który był jakoś bardzo żywy, bardzo potrzebny do naprawienia, to może po prostu Pan Bóg, no, właśnie nie było to po prostu potrzebne. Natomiast jest to w jakiś sposób analogiczne do zabójstwa przypadkowego innego człowieka, to znaczy mamy w Księdze Liczb, rozdział 35, werset od 9 do 11. Tak mówił dalej Pan do Mojżesza, powiedz Izraelitom, co następuje, gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, wybierzecie sobie miasta, które służyć wam będą za miasta ucieczki. Tam będzie mógł się schronić zabójca, który zabił drugiego nieumyślnie. A więc człowiek, który zabił drugiego nieumyślnie, mógł uciec do takich miejsc azylu, gdzie rodzina zabitego nie mogła go chwytać, nie mogła go
karać. A więc taki człowiek jak najbardziej mógł właśnie uniknąć kary i to, że ten człowiek, który nieumyślnie dopuścił do, czy spowodował poronienie, musi zapłacić karę pieniężną, no, jak najbardziej jest to gdzieś tam spójne i nie świadczy to o jakimś takim o jakiejś ewidentnej dysproporcji pomiędzy tym życiem a tym życiem. Ale tak jak wspomniałem, jakby najwyraźniej temat nie jest wtedy żywy, nie jest wtedy aktualny, najwyraźniej podejrzewam, że przez to, że dla Żydów posiadanie dzieci było powodem do dumy i chwały, najwyraźniej po prostu nie zabijali swoich dzieci. Nie było to, było to traktowane jako po prostu coś niezrozumiałego, niepotrzebnego i jakby chciano mieć tych dzieci jak najwięcej. Pojawia się zarzut, że Kościół przejawia to dziecko w łonie jako kwintesencję niewinności. W Starym Testamencie tak nie jest. Oczywiście, że nie jest. No, to jest początek tej drogi moralnej, a nie jej koniec. Nie wszystko tam musi być zawarte, zwłaszcza jeśli nie jest to jakiś aktualny, palący problem dla Izraelitów wtedy, w tamtym czasie. Jeśli chodzi o ogólnie mordowanie w Starym Testamencie, mordowanie w sensie podbój, zdobywanie miast i później zabijanie mieszkańców tych miast, to również się gdzieś tam przewija na marginesie jednego z tych materiałów. Podlinkuję tutaj wpis na blogu Znani Chrześcijanie WordPress, na WordPressie. To jest bardzo dobry wpis, dłuższy tekst, nie bardzo długi, ale troszeczkę dłuższy. Polecam, zachęcam do zapoznania się z nim, jeśli chodzi o okrucieństwo Boga w Starym Testamencie. Temat pojawia się w tych materiałach na marginesie. Gdybym chciał go tutaj omówić, trwałoby to drugie tyle, ile już ten materiał będzie trwał, dlatego nie wchodzę w to. Teraz być może powstanie kiedyś materiał na ten temat. Tymczasem odsyłam do tego wpisu. Jest to moim zdaniem wpis bardzo wartościowy i niewiele więcej bym w tej materii w tej chwili powiedział. Autor zarzuca również, że w Starym Testamencie Pan Bóg karze dzieci za winy rodziców. Co do zasady nie. Prorocy walczą z takim przekonaniem, że Pan Bóg może ukarać dziecko za winę rodziców. To jest wielokrotnie podkreślone, że jest to błąd. Także nie należy w ten sposób myśleć, chociaż Izraelici często tak to widzą. A jeśli chodzi o właśnie śmierć dzieci w jakichś miastach, to odsyłam do tego w miastach zdobywanych przez Izraelitów, to odsyłam do tego materiału na blogu Znani Chrześcijanie. Ostatni argument, który jest dosyć ciekawy i który moim zdaniem faktycznie zasługuje na to, żeby na nie odpowiedzieć, to jest poronienia. Według autora więcej osób ginie, niż się urodzi. Tak? Jest to zupełnie naturalne, na zasadzie, że większość poronień zupełnie nawet nie zostaje zauważonych, i czyli mnóstwo ludzi od samego początku umiera. Jak Pan Bóg może do tego dopuszczać, skoro on jest takim miłośnikiem życia? Tutaj w odpowiedzi polskiego inkwizytora już były dosyć ciekawe informacje na ten temat. Ja tutaj tylko dodam, że tak, faktycznie Pan Bóg jest Panem życia i śmierci. On może o tym decydować w ten czy w inny sposób. Nam nie wolno nikogo niewinnego pozbawiać życia. Z naszej perspektywy to jest grzech ciężki. Pan Bóg jako Pan życia i śmierci jak najbardziej może decydować o tym momencie. Jest to los, który tak czy siak czeka nas wszystkich i to jest jego prawo, aby zdecydować o tym, kiedy kto umrze. Autor zastanawia się, jakie dobro może z tego wyniknąć, że tyle osób umiera. Jak najbardziej z naszej perspektywy to może być pewne dobro. To znaczy człowiek, który umiera po prostu od razu po swoim poczęciu, według nauki katolickiej idzie do limbusa, czyli miejsca naturalnej szczęśliwości, porównywalnego trochę do raju ziemskiego, czyli miejsca bez cierpienia, z naturalnym poznaniem Pana Boga. Jest to miejsce nieskończenie niższe niż niebo, bo niebo jest radością samej Trójcy Przenajświętszej. Jednak i w tym miejscu niczego ludziom nie będzie brakowało. Stan naturalnej szczęśliwości, naturalnego poznania Boga, stan wiecznego życia. A więc taka osoba jak najbardziej dostępuje szczęśliwości, dostępuje swojego naturalnego celu, choć nie tego nadprzyrodzonego, do którego mają szansę dotrzeć ci, którzy zostali ochrzczeni, ci, którzy doszli do używania rozumu. Także natomiast te osoby, które umierają właśnie przed chrztem,
z jednej strony nie mogło dostąpić tej części, tego szczęścia nadprzyrodzonego w niebie, z drugiej strony również nie ma dla nich tego ryzyka wiecznego potępienia w piekle. Jakby trafiają do miejsca naturalnej szczęśliwości, gdzie będą wiecznie, naturalnie szczęśliwi. Jest to stan naturalnego spełnienia, naturalnej pełni. Nie można jakby temu nic zarzucić, to znaczy nie ma w tym żadnej niesprawiedliwości, że takie dziecko spotyka właśnie taki los. A więc jak najbardziej jest to pewne dobro, które zostaje z tego wszystkiego jednak wyprowadzone. Jak najbardziej jestem ciekaw, czy autor z Everyday Hero będzie chciał jakoś na to odpowiedzieć. Mam wrażenie, że jest to człowiek dosyć chętny, gotowy do rozmowy. Te materiały są też na zaskakująco takim wysokim poziomie, jeśli chodzi o kulturę dyskusji. To jest pierwszy ateistyczny autor, który dyskutuje, moim zdaniem, pierwszy, z którym ja się spotkałem, który dyskutuje na takim kulturalnym poziomie. To należy zauważyć i to naprawdę się chwali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.